Codziennie na ulicach widzimy setki przejeżdżających samochodów, a wśród kierowców tych pojazdów są pewnie nasi goście, którzy opowiedzieli nam m.in. o początkach swojej przygody z motoryzacją, a byli to m.in. Marek Cieślak, Michał Świącik, aktor Antoni Rot, czy lider zespołu Chłopcy z Placu Broni, Franz Dreadhunter. W 89 roku, tak mi się wydaje, że to musiał albo 88, albo 89 rok, i trafiłem wtedy do Stanów Zjednoczonych i pamiętam, że nie miałem praktycznie żadnego doświadczenia w prowadzeniu samochodu, ale samochód w Stanach Zjednoczonych, jak wiemy, i to nie bajka, jest niezbędny, chyba że często mieszka się w centrum Manhattanu, wtedy faktycznie te problemy nie występują. Ale nie mieszkałem w centrum Manhattanu, tylko na wsi i auto było konieczne. I pamiętam, jak wybrałem się, żeby kupić to auto, poprosiłem dwóch dżentelmenów z Polski, żeby mi towarzyszyli do salonu samochodowego, znaczy komisu samochodowego, nazwijmy to tak, te auta stoją przy drodze, mnóstwo ich jest. Przyjechaliśmy do tego gościa, mówię, panie, auto chciałbym za $1000. To wszystkie te po prawej stronie, no bo ich tam z 600 może, że co, to one będą po 1000, wiesz, coś. Wybrałem się tam z tymi dżentelmenami, wybrałem najdłuższy, najładniejszy, był to Buick Regal, bodajże z 82 albo 3 roku, z białym dachem, zielonymi szybami, wiesz o co chodzi, no, klasyczna amerykańska 6-metrowa fura. Poprosiłem ich o zbadanie stanu technicznego. Oni oczywiście tam się pochylili nad tym tematem dosyć pobieżnie, ale pochylili się, wiesz, wybrali, powiedzieli, że auto jest w porządku i udałem się z tym dżentelmenem, który sprzedawał te samochody, do biura. No i tam przeprowadzaliśmy tą transakcję całą, trwało to może z 15-20 minut, trzeba było wypełnić parę papierków. Kiedy to się już skończyło, on mi wręczył kluczyki, wychodzimy przed ten obiekt, ja się rozglądam, a tych gości dwóch, których przywlokłem, rozumiesz, ze sobą nie ma ich. Chcecie poznać wspomnienia naszych pozostałych gości, dowiedzieć się o ich pierwszej podróży wymarzonym autem? Zapraszamy serdecznie na premierę programu Moje Auto już w sobotę 16 listopada oraz na naszą stronę tvorion.pl.